Druk nr 222 w sprawie wspólnego katalogu inwestycji miejskich na 2013. Opiniuje się pozytywnie wtedy katalog inwestycji miejskich przeznaczonych do konsultacji społecznych, konsultacji ograniczonej na 2013 rok, paragraf drugi, wnioskuje się o wpisanie do wtedy katalogu inwestycji miejskich przeznaczonych do konsultacji społecznych, konsultacji ograniczonej na 2013 rok, następujących inwestycji, które nie zostały nie ujęte. Punkt pierwszy, modernizacja ulicy Powstańców wraz z zatrudnieniem. Punkt drugi, modernizacja Rona Westowskiego. Punkt trzeci, budowa trasy rowerowej zgodnie z przekazanym do ZIK wykazem. Ulica Srebrny Kołek, osiedle kombatantów, ulica Wiśnicka, osiedle kombatantów, ulica Generała Ogólnickiego, teren dzielnicy 15 niższej ulicy, punkt czwarty, poszerzenie ulicy Piasta Czarodzieja. W związku z prowadzeniem przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa konsultacjami społecznymi wstępnego katalogu inwestycji miejskich przeznaczonych do konsultacji społecznej, Rada Dzielnicy 15 niższej ulicy pozytywnie opiniuje przedłożone w wykazie inwestycji, nie zawiera on pilnych zadań, które należy realizować na terenie dzielnicy. Także ciężar finansowy nie jest możliwy do realizacji ze środków będących w dyspozycji dzielnicy. W związku z czym wnioskujemy o przyjęcie do realizacji wskazanych uchwałą zadań. Proszę o opinię Komisji Merytorycznej. Komisja Sportu i Rekreacji. Czy opinię uchwała? Sport i Rekreacji. Nie opiniam. Komisja Rewizyjna. Tak, ja proszę. Komisja Budżetowa. Opiniowała jednogłośnie za. Infrastruktury. Opiniowała jednogłośnie za. Kultury i promocji nie opiniowała. Edukacji nie opiniowała. Pomocy społecznej nie opiniowała. Wspieram dyskusję, żeby ktoś chciałby zabrać głos. Jedno zdanie powiem, proszę Państwa. W biurze rady jest do wglądu RWK i ENTRY wstępny katalog inwestycji miejskich. Tam są wymienione różne inwestycje. Znaczy, gdzie wszystko były te, w ogóle ogólne pojęcie budowa, jako wszystkie dzielnice, szyby rowerowych. Rozmawiałem z tym panem, który z ramienia urzędu się tym zajmuje, to on właśnie powiedział, żeby ująć nasze potrzeby. Choć to trochę dziwnie brzmi, dlatego, bo wpisujemy do wstępnego katalogu inwestycji miejskich na 2013, tam gdzie coś już jest teoretycznie procedowane. Ale ciało takiego wpisu to jest. Przecież dziwi mnie to, ponieważ myśmy wpisywali wcześniej w uchwałach propozycje do miasta i żadne były nie ujęte, to trochę to jest dziwne, delikatnie mówiąc. Czy ktoś ma zdecydowanie chciałby zabrać głos? Ja tutaj do punktu pierwszego dotyczącego modernizacji ulicy Powstańców wraz z odwodnieniem. Czy chodzi tutaj modernizacja łącznych z budową chodników, czyż będzie o tym wiadomo? Ja się powiem tak, sytuacja na przykład nie wiem, czy to hasło modernizacja ulicy Powstańców wraz z odwodnieniem wystarczy, że tu będzie chodzi o chodnik, tam w ogóle nie ma na czym właśnie chodzić. Przez pojęcie modernizacji to należy jeszcze rozumieć, czy to tak naprawdę, czy to oni jako służby odpowiednie powinni tak ją dostosować do nas, to miała wymogi. Rozumiem. Trzeba wziąć pod uwagę, że jest tam droga na cmentarz do mieszkańców, to powinno spełniać warunki wyglądania bezpiecznego poruszania się. Proszę Państwa, ulica Poznania stała się niemal obwodnicą. W naszej części. Nie wiem, czy ktoś ostatnio przejechał się ulicą Powstańców, cała ziemia spłynęła na ulicę. Problem jest też tam taki. Wizji, jak ma ta modernizacja wyglądać, ponieważ sądzicie nie ma gdzie poszerzyć tej ulicy. Z jednej strony mamy skarpę, z drugiej strony mamy skarpę. Kwestia, widzę, że znowu to, co jest nie na nasze możliwości finansowe, to jest tak spychane na plan dalszy. Nie wiem, my procedowaliśmy przecież do radnych miasta o podpisaniu się. Tak, nie, ale na mocie. Ja też było wesoło ostatnio. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę zatem o przyjęcie uchwały w biurze nr 222 w sprawie wstępnego katalogu inwestycji miejskich na 2013. Kto jest za? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Chwila za tym, że Rada Dzielnicy 15 Miesiewicy podjęła uchwałę nr 30, łamane przez 222, łamane przez 2013.